Mateusz Rudyk, najlepszy w tej chwili polski kolarz torowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w sprincie indywidualnym, wielokrotny mistrz Polski, złoty medalista Mistrzostw Europy w sprincie drużynowym. No i kolarz, na którego bardzo liczymy podczas igrzysk w Tokio. Gdzie go szukać? No oczywiście na torze w Pruszkowie. Cześć. Przyjmiesz zaproszenie na zieloną sofę? Oczywiście, z tobą bardzo chętnie. No to idziemy. To idziemy porozmawiać. Mateusz, zacznę od gratulacji oczywiście, no bo to trzecie miejsce w Apeldoorn jakby potwierdziło, że no, że jest ta ścisła światowa czołówka cały czas. No, dziękuję. No, w sumie no jest. Cały czas gdzieś tam się pojawiam w tym top 3 bądź top 4 na tych zawodach wszystkich międzynarodowych. No to cieszy, na pewno motywuje do dalszej pracy. A powiedzmy, no bo tak mówię, Mistrzostwa Europy, ale w sumie ta czołówka sprintu, no to jest jednak głównie Europa, no teraz przede wszystkim Holendrzy. No tak, głównie Europa, no zawsze była Europa w tym kolarstwie torowym, jakby pierwsze skrzypce grała, gdzieś tam dochodzi zawsze Australia, Nowa Zelandia, no Oceania właśnie, no to oni dochodzą do tego. Może Japończycy jeszcze właśnie, no to u nich Kairin na przykład, no to jest dość taką konkurencją mocno obstawioną, no ale tak, no Europa jest przede wszystkim. No i teraz Holendrzy, co pokazują, że no sprint deklasują, no jak się da, sprint drużynowy, sprint Kairin, no wygrywają wszystko po kolei. No w każdej tej konkurencji są mistrzami świata aktualnymi. Ale o co tu chodzi, powiedz mi, bo no patrząc na to, jak oni jeżdżą, no to właściwie wydaje się, że to jest jakiś trochę inny poziom. No właśnie ciężko tak naprawdę powiedzieć tak naprawdę, o co tutaj chodzi, no bo sam jestem ja jako zawodnik z nimi konkurujący, jestem pod wrażeniem ich mocy i tej w ogóle pewności siebie. Oni nie dość, że są mocni, to oni są teraz strasznie pewni tego, że oni wiedzą po prostu, że oni wyjdą i wygrają. No, oni są pewni. Ja tam nie widzę, że oni się zastanawiają nad tym, czy kurczę, czy ja z nim wygram, czy przegram, czy może coś. Oni wychodzą pewni, jadą. Jak jadą z wiele słabszym, to nie ma czegoś takiego, że jak najmniejszym kosztem, tylko potrafią, gdzie u nas jest 750 metrów, 3 okrążenia toru, no to potrafi taki Hogland po prostu przejechać pół rundy i stwierdzić, no dobra, no to sorry, ale ja jadę bez ciebie i jedzie wszystko w trupa i dojeżdża przed gościem 100 metrów przed nim. Dziękuję. To jest w ogóle. Ale wiesz, to też jest pewnie trochę tak, że no, sam to znasz z doświadczenia. Jak jesteś mocny, no to też daje pewność siebie, no bo w końcu na czym tą pewność siebie budować? Jak czujesz moc pod nogą, czujesz, że jesteś w stanie wygrywać, no to jesteś pewny siebie. No na pewno. No oni sobie na początku mamy sprint drużynowy. Pierwszy dzień startujemy ten sprint drużynowy, no i oni wtedy już pokazują swoją siłę i widzą siłę też swoich jakby konkurentów, bo zazwyczaj ci, co jadą w sprincie drużynowym, no to następnego dnia, znaczy dwa dni następne, ścigają się w sprincie. No i mają czasy poszczególnych rund. Jeżeli Lavreisen, który jeździ akuratnie z drugiej pozycji, jedzie 12-1, 12-2, a drugi zawodnik, czy mistrzostw świata, czy mistrzostw Europy, ma czas 12, 4 czy 5, no to nagle on już widzi, że kurde, no ja jestem 0,2 nad gościem tutaj i tak samo Hogan z trzeciej zmiany, no jedzie gość 12,6 z trzeciej zmiany, a następny 12,8, 12,9, no to też następne 0,2 jestem przed nim, no i oni już mają pewność po sprincie drużynowym, że oni są już ponad wszystkimi po prostu i będą między sobą rozdawać medale. Masz jakiś pomysł, bo to oczywiście będzie główne pytanie teraz przed Tokio. Masz jakiś pomysł, jak tych Holendrów ugryźć poza czekaniem na ich błąd? Pomysł jest taki, żeby po prostu trenować. No, z trenerem rozmawiałem niejednokrotnie, bo mówię, no trenerze, no troszkę to jest takie no, niefajne, że tak dostaje się od nich te lanie cały czas. No trzeba no, coś, jakiś krok zrobić do przodu, coś. No on mówi, no, że po prostu no, straciliśmy gdzieś w którymś momencie, jeszcze wtedy wcześniej, 2 lata temu, 3 lata temu, gdzie wtedy właśnie trzeba było już pewne treningi zrobić takie, które właśnie miałyby rezultaty w dniu dzisiejszym.
no to wtedy gdzieś tam przespaliśmy ten okres ze względu na innego trenera, czy sytuację w związku właśnie. No i teraz my musimy gonić, czyli my musimy inaczej trenować i z inną myślą. No i teraz też jest myśl taka, czy jakby szczyt formy też robić na Mistrzostwa Świata na przykład. No. Czy jednak nie skupić się na tyle na treningu, bo Mistrzostwa Świata no to są koniec lutego. Cały luty no nie potrenujemy już za bardzo, no bo trzeba jednak też odpocząć od tych ciężkich treningów, zacząć rozkręcać nogę, czyli łapać tą no, prędkość, szybkość. No i już nie robi się tych treningów, które mogłyby przynieść o wiele lepsze rezultaty właśnie na igrzyskach. No i teraz pytanie, czy walczyć z nimi już na Mistrzostwach Świata kosztem może igrzysk, czy jednak do Mistrzostw Świata podejść troszkę z luźniejszą głową, że szykujemy się głównie pod igrzyska, bo to jest najważniejsza impreza i po prostu trenować i mieć ten szczyt formy na igrzyska. No jeszcze są rozwiązania, no na razie jakby walczymy o kwalifikacje przede wszystkim olimpijskie. No właśnie, pewnie od tego też będzie trochę zależało, no bo macie te Puchary Świata, jeżeli chodzi o kwalifikacje, ale tym ostatnimi zawodami kwalifikacyjnymi będą Mistrzostwa Świata, czyli jeżeli będzie kwalifikacja wcześniej, no to można to troszkę można luźniej powiedzieć, troszkę jeżeli luźniej, nie będzie. No to niestety trzeba będzie jednak szykować się na Mistrzostwa Świata. No i potem, no zobaczymy, no właśnie to zależy od sezonu. No już teraz te dwa pierwsze Puchary Świata nam dość dużo pokażą. No bo jeżeli te dwa pierwsze Puchary Świata nam pójdą całkiem nieźle, no to już będziemy wiedzieli, że będziemy dość spokojniejsi niż jesteśmy w dniu dzisiejszym, prawda? Po tych Mistrzostwach Europy, to będziemy trochę spokojniejsi. Jeżeli, nie daj Boże, coś się wydarzy, jak to w sporcie, no i coś pójdzie nie tak, jakbyśmy tego chcieli, no to będziemy do końca do Mistrzostw Świata walczyć, będziemy musieli cały czas być na wysokim mega poziomie, czyli eksploatować swój organizm, a tacy właśnie Holendrzy będą zapewne, pierwszą część sezonu teraz będą mocno jeździć, żeby złapać te punkty, a drugą część sezonu odpuszczą, by odpocząć i będą, zaczną się szykować do Mistrzostw Świata, ale w którymś momencie, na przykład w grudniu czy w styczniu, będą mogli złapać trochę oddechu, a my no, niestety tego oddechu nie będziemy mogli złapać. To nas będzie wyróżniało. No, że dość ważne to wszystko teraz jest. To a powiedzmy tak, w tej pewności siebie jeszcze, czy taki, no, taka jazda Holendrów, to, że przegrywasz z nimi na tych głównych zawodach, jesteś na trzecim miejscu, no, ale tak tuż za tymi dwoma. Czy to jest coś, co ciebie deprymuje, co twoją pewność siebie podkopuje, czy nie? Właśnie nie, bo jednak jestem na podium. Jeżeli bym był poza podium, czwarty, piąte miejsce na przykład, no to wtedy może gdzieś tam by coś takiego się wkradało, że no kurczę, odjeżdżają i nie mogę na podium nawet skoczyć. No a ja teraz wiem, że na razie jest dwóch gości na świecie tylko przede mną. No i to mnie motywuje do tego, by w końcu ich pokonać. No mam dwóch ludzi przed sobą, by stać się najlepszym na świecie. No to trzeba podjąć tą walkę, bo mówię, gdybym był piąty, no to pewnie bym musiał, no kurde, no wypadało być czwartym albo chociaż trzecim w końcu. No ale ja już teraz jestem cały czas trzeci, no bo na Mistrzostwach Świata trzeci, na Mistrzostwach Europy trzeci, no to w końcu trzeba pójść wyżej właśnie, no i celuję w te drugie miejsce, w te pierwsze miejsce, no i na pewno to mnie motywuje cały czas do tego, żeby jednak wstać rano, mimo że się nie chce, bo jest pogoda za oknem okropna ostatnio, no to zamiast spać, no to ja wstaję na trening, no i zmotywowany jadę, no bo... Z drugiej strony ty trenujesz głównie jednak na torze, czyli ta pogoda aż tak mocno cię nie dotyka. No nie dotyka, no ale z Warszawy do Pruszkowa dojadę, muszę dojechać, więc jak wstanę i zobaczę za oknem, kurde, deszcz, zimno, no to taki człowiek od razu się tak, no po co mi to wszystko, mógłbym spać przecież, no. Dlatego no, ta pogoda jednak wpływa, no potem no, u nas na torze też nie ma jakichś super mega warunków, dlatego to nie jest... No, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślisz, że gdybyś musiał o tej 6 codziennie rano wstawać i iść do biura? No to dlatego może jestem sportowcem, żeby nie siedzieć w biurze od 6, może tak. A powiedz mi, skąd się w ogóle wziąłeś w spincie, skąd się wziąłeś w sporcie, w kolarstwie torowym? No to na początku ogólnie, cały czas od małego ja gdzieś tam
sport był moim życiem w klasie podstawowej, no to skok w dal, biegi, no ja wszystko, na wszystkie te SKS-y właśnie, wszystkie zawody, no to ja chciałem tam być, obojętnie w czym, czy to była piłka nożna, siatkówka, ja na wszystko jeździłem, po prostu, bo ja chciałem cały czas. W końcu zapisałem się na piłkę nożną, 4 lata trenowałem piłkę nożną. I po jakimś czasie mój tato, przychodzę z treningu piłkarskiego i mój tato mówi, słuchaj, byłem tam na spotkaniu właśnie z byłymi kolarzami z Motojelcza i reaktywujemy klub. I ja mówię, no okej. Okay. I on do mnie, no dobra, no to może byś spróbował, bo on był kolarzem, no i tak mówi, no to może ty byś też spróbował. No i ja tak więc miałem wtedy chyba 11 lat. Coś koło tego, no to mówię, kurde, z kolegami cały czas na podwórku jeździmy na rowerach, bawimy się tam, ścigamy się, udajemy kolarzy. Mówię, no to czemu tego nie spróbować tak naprawdę? No i tak się to potoczyło. No i zacząłem właśnie trenować kolarstwo, z początku szosowe. Cały czas widziałem się, tak jak mojego ulubieńca, Marka Cavendisha, mówię, no to początek szosa, potem przełożę to na tor, będę na torze się ścigał. I potem z toru przejdę na szosę, Tour de France, będę wygrywać, będę super wielki i ten. No niestety, no choroba troszkę cukrzyca mi pokrzyżowała te moje ambitne plany, bo wtedy jeszcze no jakby kolarstwo szosowe z cukrzycą było takie, no coś nowego nagle, no jak to w ogóle połączyć, jak, czy w ogóle się da, lekarze mówili, kurde, no w zawodowym peletonie 4-5 godzin wytrzymać na rowerze, no chyba to nie będzie realne w ogóle, no to już mnie tak cały czas jakby od tego pomysłu odwoływali. No to spróbowaliśmy, no to może MTB albo tor, no bo są dość krótkie, na MTB też pół godziny, godzinę trwa wyścig i koniec. Na torze są krótkie właśnie też konkurencje, no to jakby na co, no i że tor we Wrocławiu jest kolarski, no to spróbowałem swoich sił właśnie na torze, gdzieś tam w młodzikach, najpierw w juniorach młodszych. Całkiem nieźle mi to poszło, bo już na olimpiadzie młodzieży swojej pierwszej w juniorze młodszym właśnie jako młodszy rocznik zdobyłem 2 złota, 1 srebro, no to już super, na następny rok właśnie 3 złota zdobyłem, jeszcze to łączyłem wtedy z szosą też, wygrywałem wyścigi, czy to dla juniorów młodszych wyścig w Kluczborku, jest taka etapówka, 3 etapy. Właśnie tam też etapy wygrywałem, to wszystko. Dalej się łudziłem, że będę jak Cavendish, no ale w końcu w juniorze już zobaczyłem, że jednak ta szosa dość słabo mi wychodzi, bo nie potrafiłem kontrolować tych poziomów cukru, to wariowało wszystko i nie wiedziałem tak naprawdę, o co chodzi. No i to już było dość ryzykowne ze względu na swoje zdrowie i życie. No i mówię, no dobra, to zostanę na tym torze. No i tak. I tak się to potoczyło, no z kadry juniorów do kadry potem młodzieżowców, potem jakieś tam pierwsze medale i tak zostałem do dnia dzisiejszego. I w którym momencie dowiedziałeś się, że masz cukrzycę? W wieku 12 lat. A jak to się okazało? Po prostu jakieś badania? W jaki sposób? Strasznie szybko się męczyłem. Byłem pełen energii, ale wystarczyło przebiec się kawałek i zadyszkę łapałem. Okropnie dużo jadłem, no ja potrafiłem przyjść ze szkoły, zjadłem obiad, a za 2 godziny zaraz znowu jadłem, a byłem mega chudy. Porównując do moich rówieśników, no to byłem o 10 kg lżejszy, no to w wieku dziecka, no 10 kg lżejszy, no to i my się baliśmy właśnie z moimi rodzicami, no kurde, no chyba tak nie powinno być. Lekarze mówili, nie, on taki będzie chudy po prostu, no to taki jest typ genetyczny, to, sram to. No i tak, no i dobra, no i cały czas, no ale właśnie i w nocy się budziłem, często mocz oddawałem, no to było już takie, no dziwne rzeczy, krew pobieraliśmy, ile razy ja na badania różnego typu jeździłem, cały czas, że jestem okaz zdrowia, że ja to w ogóle jestem sportowiec z krwi i kości, że no, z wyników wykazywało, że będę normalnie super, hiper, mega po prostu. No i w końcu, po chyba roku spędzenia nad tym, że chodziłem od lekarzy do lekarzy, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, jeden lekarz padł na pomysł, a zmierzmy poziom cukru. Zmierzyliśmy poziom cukru, a glukometr, bo w glukometrach jest skala, że on pokazuje tylko do iluś, a jak jest powyżej jakiegoś już poziomu, no to pokazuje jakieś tam literki się wyświetlają. No i u mnie się wyświetliły te literki.
wszyscy w szoku, bo to tam jest grubo chyba ponad 500 wtedy ten poziom, czy to jest, a gdzie zdrowy człowiek może mieć do 140. To ja miałem 500 tam, że jakiś poziom, to już wszyscy jeszcze raz po 5 minutach, bo może coś się zepsuło, coś, znowu to samo. No i już wtedy się wyjaśniło, że na 99% to jest cukrzyca, do Wrocławia, do szpitala mnie zawieźli. Tam już stwierdzono, że tak, że to na 100% cukrzyca, że to. Tak się to. Miałeś jakieś wątpienia wtedy, czy w ogóle będziesz mógł uprawiać sport, jak to dalej będzie? Była na samym początku, bo nagle lekarze do dziecka mówią: słuchaj, słodyczy nie wolno, napoi słodkich nie wolno. Ja mówię: kurde, to co mi wolno? Dziecko 12 lat, a ja to jeszcze taki byłem, że czekolada to dla mnie było pożywienie, ja tu uwielbiałem czekolady, chipsy, no. To było coś pięknego. Nagle lekarz mówi: nie. No tak, no dobra, to co ja mogę? No możesz uprawiać sport, ale tak, że zdrowotnie, no tak bardziej, jakby to nazwać rekreacyjnie, hobbystycznie, że no pobiegać fajnie, no bo to jednak dobrze wpływa, ale ten, no tak, no to czy ciekawie się zapowiada, no ale no tam się nie poddawałem, no trenowałem. Udawało się to, był początek strasznie trudny, no bo to w ogóle no, nowa choroba, w ogóle no, musiałem się nauczyć z tym żyć, jeszcze trenować, to było, jak sobie przypomnę, to była masakra jakaś. No ale trenowałem wszystko, no ale najgorsze było, bo rok później wykryto u mnie Hashimoto, czyli tarczycę, że też, no i okej, okay, no ale to mówią, nie, to nic, to może to tylko tabletka się jedną łyka dziennie, rano i można wszystko robić, to na niczym tam w ogóle nie podlega dyskusji. No i okej, okay, no ale pewnego razu po wynikach się okazało, że mam nadczynność tarczycy, a nadczynność jest niebezpieczna, bo o ile niedoczynność jest bezpieczna dla zdrowia, tak nadczynność, no to jest dość niebezpieczne po prostu, no i nagle lekarz mówi: no nie możesz trenować żadnego wysiłku, nawet na WF mi zakazali chodzić, zwolnienia, nie masz prawa, nic, mówi, nawet jak będziesz chciał szybciej po schodach wejść, to nie możesz. Ja tak, że jak, że co proszę, no gdzie? Z czekolady mi nie wolno, tego tak. Nie, to jeszcze po schodach nie mogę nawet szybko chodzić? Nawet po schodach nie mogę szybko chodzić? No i mój tato tak wtedy ze mną, tato wszędzie jeździł, tak samo w szoku, no mówi: kurde, no ja dzieciak nie może w ogóle biegać, nic nie może, no nie może, no bo no zagrożenie życia to jest, bo tam coś, nawet dokładnie nie wiem, o co tam chodzi, no ale coś tam wpływa na serce, że można arytmii zaraz dostać, może w ogóle stanąć serce i takie tam rzeczy. No ale mój tato, no jak zobaczył, że ja już tam odnosiłem jakieś małe swoje sukcesy w tych młodych kategoriach, mówi: nie, no kurde, no tak nie zostawimy, pojechaliśmy do innego lekarza. No drugi lekarz mówi to samo, no nie możesz. Tylko że wszyscy tak mówili delikatnie, no nie możesz, to potrwa 2-3 miesiące, może troszkę dłużej i wtedy będzie okej. Okay. No ale dalej nam to nie dawało spokoju. No i mój tato gdzieś tam podzwonił po znajomych, po internecie poszukał, znalazł jakiegoś tam najlepszego lekarza teoretycznie takiego we Wrocławiu, nie, że on tam ma pojęcie mega o tym wszystkim. Pojechaliśmy do niego. I lekarz na wstępie: nie, i tylko to jeszcze on tak drastycznie, ja mi tak zapamiętałem to mocno, bo on prosto w oczy do mnie się patrzy i mówi: słuchaj, ja wiem, że ty jesteś dobry, tu z opowieści wynika, że bardzo dobry z ciebie, może i byłby sportowiec, to wszystko, że kolarz, fajnie, ale słuchaj, jutro możesz wystartować na Mistrzostwach Świata, będziesz czuł się niesamowicie, z formą wszystko, zdobędziesz tytuł Mistrza Świata może nawet, będziesz świętował wszystko, położysz się spać i możliwe, że już nie wstaniesz. I lekarz do mnie takie rzeczy. I ja mówię: jak? Już prawie łzy w oczach. On mówi: tak, albo nie daj Boże, jeszcze na trasie wjedziesz, po prostu stracisz przytomność i koniec. No i ja już wtedy, no mi łzy w oczach, wszystko. Brzmi jak wyrok, a jeszcze no, jak powiedziane do takiego dziecka, no to... Tak, no to było dla mnie tragiczne. No i lekarz wypisał, że byliśmy u niego, że... Bo ja powiedziałem, że no niemożliwe, że ja muszę trenować. Ten, no on powiedział: dobra, no to wypisał, że on kategorycznie zabrania, że on nie zezwolił na to i że jeżeli coś się stanie, to nie jego w ogóle do odpowiedzialności, bo on zabronił wszystko, pieczątki dał, 500 pieczątek on miał, bo to jakiś utytułowany doktor, wszystko. No i tyle. No ale po mniej więcej pół roku chyba wszystko wróciło do normy.
No i mogłem na nowo zacząć jakby trenować i już od tamtego momentu na razie moje choroby dały mi spokój, są ze mną, ale pozwalają mi trenować i rywalizować, więc... A powiedz mi, rodzice się nie bali o ciebie? No bo z tego co mówisz, to duże wsparcie miałeś ze strony taty i tak dalej, ale nie było tak, że się bali, że powiedzieli, no synek, to może jednak rzeczywiście nie wolno? Bali się, do dnia dzisiejszego się boją, bo dzwonią często, no ja praktycznie codziennie jestem na łączach z rodzicami, bo jesteśmy dość blisko z sobą, no i boją się cały czas o mnie, no cały czas się pytają, a jak poziomy cukru, a jak ty się czujesz, nie pytają się o to, jak forma, czy rośnie, czy coś, no przed zawodami, no to tato głównie, no bo on to pasjonata kolarstwa, wszystkie wyścigi ogląda, wszystko, więc dzwoni i się zapyta też o formę, ale pierwsze pytanie, jak cukry, czy wszystko jest w porządku z twoimi chorobami, czy nic się nie dzieje? To jest pierwsze pytanie. Jeżeli ja powiem, że wszystko jest w porządku, to dopiero wtedy jest normalna rozmowa dalsza o jakichś tam innych rzeczach. A ty na co dzień myślisz o tym, czy nie? Czy po prostu już nauczyłeś się z tym żyć, a swoje myśli trzymasz gdzie indziej? To znaczy już się na innych sprawach. Muszę o tym myśleć. To nie jest tak, że ja się z tym nauczyłem żyć i mogę przestać o tym myśleć. Ja muszę o tym cały czas myśleć. Musisz dać pewnie lekarstwa cały tak, czas. No tak, cały czas mam pompę insulinową, która cały czas mi podaje 24 godziny na dobę insulinę. Do posiłków muszę dodatkowo dostrzykiwać. Muszę sobie mierzyć te poziomy cukru, kontrolować to wszystko. Jeżeli coś się zaczyna dziać niepokojącego, no to muszę usiąść na chwilę. Sprawdzić, dlaczego tak jest, co i jak, no bo to też wszystko wpływ ma potem na moje jakby kondycje, na całe przygotowanie moje fizyczne przede wszystkim. No bo jeżeli są za wysokie poziomy cukru, no to się mięśnie szybciej o wiele zakwaszają, jeżeli jest za niski, no to kolarze mówią brak prądu, no cukier no to jest nasz prąd przecież, no i jeżeli jest za mało tego cukru, no to też jest niedobrze, też zaraz muszę uzupełniać jakimiś węglowodanami. Więc to no, głównie skupiam się teraz na przygotowaniach, na kolarstwu, ale nierozłączne ze mną jest myślenie o mojej chorobie, o cukrzycy, jak z tym, no z tym muszę żyć po prostu, jak z tym sobie radzić. Ale przy okazji też jakby jesteś ambasadorem, no bo masz te wyniki, pokazujesz, że można uprawiać sport. Rzeczywiście pewnie, ja nie wiem, ja się nie znam na sprawach medycznych, pewnie cukrzyca też może mieć jakieś tam różne stadia i tak dalej, no ale pokazujesz, że z tą chorobą, będąc diabetykiem, można sięgać po medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, że da się. Tak, no ja się z tego na przykład cieszę, bo właśnie zależało mi najpierw na wynikach przede wszystkim, ale teraz też chcę i często to robię właśnie, że pokazuję, że z chorobą można, że choroba to nie jest wyrok śmierci, to już nie chodzi mi tylko o cukrzycę, tylko właśnie o różne choroby, żeby ludzie nie załamywali się, bo wiem po sobie, no ja jak mi zdiagnozowali chorobę, no to przede wszystkim załamanie na początku, no płacz, dlaczego ja, dlaczego coś takiego mi się przytrafiło, nie komuś innemu. No i pewnie większość ludzi tak na świecie ma, jeżeli coś się wydarzy złego w ich życiu, no to obwiniają wszystko, dlaczego to oni, a nie kogoś innego to spotkało. No i ja też właśnie poprzez swoje wyniki chcę też pokazywać, że można po prostu, że można, że jest ciężko, ale można jednak właśnie sobie radzić z tym, że można normalnie żyć i można też być dobrym sportowcem i sobie radzić w sporcie z różnymi wynikami. No to żeby skończyć temat cukrzycy i choroby, to cię jeszcze o to zapytam, bo tak wyraźnie widać to na twoim ręku. To jest wszczepiony pod skórę chip, tak? Tak. Od dawna masz to urządzenie? Miesiąc, może półtora miesiąca dopiero. To świeża sprawa. Tak, to jest świeża sprawa. Bo no to już jest od chyba 2 lat na rynku bodajże, ale no jest bardzo drogie, bo ani jest refundowane, ani nic, no to jest dość drogi interes, no i mnie po prostu nie było stać, no ogólnie to żadnego przeciętnego człowieka na to nie będzie stać, bo z tego co wiem, no to tylko sobie pozwalają na to ludzie albo sportowcy, gdzie mają jakieś wsparcie firm, którzy im to zasponsorują, albo no dość bogaci ludzie po prostu. No i mi się udało, no dzięki temu, że Orlen się mną teraz opiekuje, to wszystko, no to Fundacja Orlen. Po prostu poprosiłem, czy by nie mogli mi pomóc w drodze do igrzysk właśnie, że to jest nasz wspólny cel, żeby mi pomogli to zakupić. No oni się ucieszyli w ogóle, że ja chcę, że mi tak na tym zależy, że ja szukam właśnie tego wszystkiego, że
że szukam tych pomysłów właśnie w takich rozwiązaniach, to wszystko, dostałem od nich tą pomoc, no i uczę się na razie, bo to też jest nowość, bo teraz mam, tak jak kiedyś glukometrem musiałem sobie zmierzyć poziom cukru i widziałem swój aktualny poziom, czyli to, co się teraz dzieje, ale nie widziałem na przykład, co się za godzinę dzieje, albo co w przeciągu tej godziny się dzieje, a teraz to mierzy mi non-stop, ja mam aplikację na komórce, wyciągam komórkę, patrzę się, o, jest taki poziom cukru, jest trend, czy poziom cukru ma zamiar rosnąć, czy maleć i po prostu to przewiduję i ja mogę wcześniej zareagować, czyli właśnie teraz jak na startach jestem i rozgrzewam się i widzę, oho, poziom mi, i wyskakuje mi informacja, za pół godziny poziom cukru będzie za niski już po prostu. No to ja już mam pół godziny na to, by uzupełnić węglowodany, żeby ten poziom cukru nie spadł i żebym mógł normalnie przystąpić do rywalizacji albo na odwrót. Jak jest poziom cukru ma iść do góry i ma być za wysoki za pół godziny, no to już mogę insulinę dostrzyknąć i nie doprowadzić do tego wysokiego poziomu. I trzymam to w normach, tak jak ma normalnie zdrowy człowiek po prostu. No i dzięki temu mam nadzieję, że to właśnie mi pomoże w tym, bym wytrzymywał, bo na zazwyczaj było tak, że na Pucharach Świata to najczęściej było, że no zaczynaliśmy zawody załóżmy koło 9-10 rano i one trwały do 22. No i ja na następny dzień po tym samym dniu, już nawet wieczorem tego samego dnia już nie miałem siły po prostu, no bo te poziomy wariowały non stop, ja nie byłem w stanie aż tak bardzo mocno tego kontrolować, no bo starty co 20 minut, tu trzeba się rozjechać, tu uzupełnić wszystkie elektrolity jakieś różnego typu, a tu przygotować się ogólnie, mentalnie, psychicznie, gdzieś to się gubiło wszystko, no a teraz dzięki temu ja po prostu będę wszystko widział i będę mógł reagować o wiele szybciej, no i to ma się przełożyć na to, że po prostu będę wytrzymywać na wysokiej, cały czas na wysokich obrotach do końca dnia, żeby na te finały, gdzie się walczy o medale, starczało tych sił. Znaczy daje ci po prostu niesamowity komfort i jeszcze z tak, tego, co wiem, to lekarz też ma podgląd, tak? I lekarz tak. Też jest w stanie kontrolować cały dokładnie. Czas. Dokładnie, lekarz też dzieje. Może mieć właśnie, ja mu daję swoje dane jakby do tej aplikacji, on tam ma konto i też może poprzez to sprawdzać i powiedzieć mi, słuchaj, no tu jest coś takiego się wydarzyło, może trzeba było coś innego zrobić, czy na odwrót, no może też jakoś ingerować to po prostu mi dawać jakieś informacje po prostu lekarskie takie, gdzie ja na przykład już nie jestem w stanie aż tak, bo nie mam takiej wiedzy po prostu, żeby tego to ogarnąć. I to jest do końca życia takie coś? Czy to nie, jest, nie, to jest też śmieszne. Chip jest pod skórą, bo to na wierzchu to jest nadajnik, tylko który właśnie wysyła informacje do komórki. No i to co pół roku trzeba wymieniać. No właśnie, co pół roku. No i jeżeli myśli się długofalowo, no to no nie opłaca się tego na pół roku, bo co mi da pół roku? Dlatego ja musiałem zainwestować już w to do Igrzysk Olimpijskich, czyli w 3 zestawy, czyli suma już w ogóle tam bardzo wielka się pojawiła, pieniężna. No ale no niestety, no za nowości, no nie ukrywajmy, no choroba jest też biznesem. Ludzie, oczywiście. Jak ktoś jest chory, no to wszystkie firmy na tym też korzystają, bo wprowadzają nowości, no i biorą za to odpowiednie pieniądze. Nie inaczej jest z tym, to nie jest w żaden sposób refundowane. Jeżeli chcesz mieć wygodę i chcesz na inny poziom się wnieść kontrolowania tego wszystkiego, no to płać, niestety. Dobra, a powiedz mi, czym nasz najlepszy sprinter żyje poza kolarstwem? Masz coś takiego, w co uciekasz, co cię interesuje, jakieś swoje hobby? Mam hobby, no tak jak każdy jakieś ma. No, ja przede wszystkim, jeżeli jestem już poza zgrupowaniem, że jestem w domu, no to staram się spędzać czas ze swoją dziewczyną, no bo rzadko się widzimy, no nie ukrywam, no cały czas zaraz wyjadę na półtora miesiąca, mnie nie będzie, znowu się nie będziemy widzieć. No kolarstwo jest takim sportem, że no, cały czas jest się na wyjazdach, na zgrupowaniach, no rzadko się widzi z tymi najbliższymi, więc staram się jakby z nią spędzać czas, tak jak normalny człowiek, czyli wstaję, pójdziemy gdzieś do jakiejś knajpy na śniadanie, czy na kolację właśnie, wychodzimy ze swoim psem na spacery, spacerujemy, albo na zwykłe zakupy, do kina, no takie zwykłe rzeczy też staramy się robić. No i w międzyczasie też oczywiście jakaś konsola, gry,
firmy, no to takie zainteresowanie, ale też na wiele innych rzeczy nie ma czasu, no bo jednak, że jestem w domu, no to nie znaczy, że ja nie trenuję, też muszę trenować. No i to się wiąże z tym, że tego czasu jakby mało tak naprawdę zostaje na hobby, no to gdzieś tam staram się właśnie pograć sobie na konsoli, żeby coś innego w ogóle porobić, czy to właśnie z dziewczyną gdzieś wyjść, czy pooglądać telewizję, motoryzację, no ostatnio to F1 oglądam cały czas, to też się interesuje tym. A na zgrupowaniach jak jesteś? Żeby czasem oczyścić głowę od roweru, to konsola właśnie, jakieś gry? Tak, teraz najlepsze jest to, zaczęliśmy brać sobie na zgrupowania, mamy kierownicę specjalną do właśnie do podłączenia, żeby grać sobie w gry. No i spotykamy się na przykład tam w trzech, czterech, no bo jest tam w kadrze paru takich pasjonatów motoryzacji. Włączamy grę i po kolei jeździmy, ścigamy się na tej kierownicy, udajemy rajdowców. To jest też fajne takie. Kto jest najlepszy w kadrze? Oj, ale różnie. Zależy też gdzie. Czy jeździmy na torach, mówimy tu o torach betonowych, czy rajdy jakieś terenowe. Właśnie terenowe. No to różnie, no ale to najbardziej to Krzysztof Maksel i Maciej Bielecki. To oni we dwóch tacy są. Ogólnie zajawkowicze, straszni, że oni są, Krzysztof Maksym ma tam pełno swoich takich starych aut, bo on je kolekcjonuje tam, takie ma Fiata, starego Fiata ma właśnie, jakiegoś tam Malucha, Poloneza, Trabanta, on ma takie właśnie stare, on tam bawi się w takiego jakby też trochę mechanika, że tam sobie je remontuje w wolnym czasie, Maciek podobnie robi, więc oni są tacy najwięksi moi faworyci w tych grach też, no bo też mają swoje sprzęty, każdy z nas ma kierownicę i w domach gdzieś tam gramy, potem na zgrupowaniach się spotykamy i tak rywalizacja. Też można czasy porównywać. Tak, można czasy porównywać, też się ścigamy. A powiedz mi, bo tak przez Krzyśka Maksera płynnie, Maćka Bieleckiego płynnie przeszliśmy do drużyny. Powiedz, jak to jest dla ciebie samego? Łatwiej ci startować indywidualnie? Czy łatwiej w drużynie? No bo zwykle się mówi, że start w drużynie to jest taka większa odpowiedzialność, no bo jednak odpowiadasz nie tylko za siebie. Ty popełnisz błąd indywidualnie, okej, to jest twój błąd. Ale w drużynie to jest trochę inaczej. Jak z tym sobie radzisz? Było tak przez długi czas, że jednak start w drużynie mnie bardziej jakoś stresował, bo właśnie tak jak mówisz, no kurde, mówię sobie przed startem, no nie mogę zawieść chłopaków, to już nie chodzi o mnie, no ale jeżeli ja coś zepsuję, no to to im też zepsuje tą ciężką pracę. Tak było na Mistrzostwach Świata rok temu w Apeldoorn, czyli w sprincie drużynowym, że ciut za szybko wyszedłem na swoją zmianę. Rafał Sarnecki jechał z pierwszej zmiany, oddał zmianę, no i na kresce, która jakby tam czasy łapie, no to moja opona jakby, to tam były, że nawet tam nie było w stanie, fotokomórka nie była w stanie, to sędziowie stwierdzili w końcu, że jednak dyskwalifikacja, no i to taka była trochę moja wina z tego wszystkiego, no ja pamiętam, no byłem trochę podłamany po tym wszystkim, bo mi głupio przed nimi było, no że zepsułem im ten rok przygotowań, to wszystko, co prawda oni mnie pocieszali, że nie przejmuj się, no tak nieraz bywa. Ale od jakiegoś czasu jakoś przestałem się tym stresować, tym startem w drużynie, bo poczułem się pewnie właśnie, ta pewność, co mówiłeś na początku o Holendrach, że jeżeli jest się dobry, no to ma się tą pewność. No ja tak samo, no czuję się dobry po prostu, no i gdzieś ta pewność jest, że jednak wiem, że jestem przygotowany i wystartuję i nie dopuszczam do swojej głowy myśli, że może coś pójść nie tak po prostu, dlatego mniej się stresuję, no a przede wszystkim teraz się stresuję indywidualnie, no bo wiem, że wszyscy mnie w mediach wyłaniają jako potencjalnego medalistę, już czytam, że będzie nasz jeden z nielicznych medali, no i oni już rozdają medale, to jest takie... Słuchaj, ale taka jest prawda. Znaczy, taka jest po pierwsze, prawda jest taka, że jesteś kandydatem do medalu na igrzyskach. No nie ukrywajmy, od faceta, który zdobywa brąz na Europy, na świata, no oczekuje się, że będzie dalej te medale zdobywał. No bo kto ma je zdobywać? No, a no poza tym, no jakby wierzymy w to, że cały czas wierzymy w to, że i z tymi Holendrami się uda powalczyć. Już nie tylko o ten brąz, ale i o srebro i złoto. A poza tym, no... to z tym się musisz nauczyć żyć jako sportowiec. Tak jak umiesz żyć z chorobą, tak musisz się nauczyć żyć z tym stresem, bo dziennikarze zawsze będą naciskać, a już nie mówiąc o kibicach, bo kibice to zawsze będzie góra, dół, góra, wiesz. Dół, dokładnie. Wiem, no właśnie teraz mam tego jakby najlepszy przykład, że
No bo ja tak naprawdę od niedawna jestem w tej czołówce światowej, gdzie zacząłem jakieś tam wyniki osiągać dobre. No i to od niedawna się zaczęła ta nagonka właśnie taka medialna. I to jest tak, z jednej strony to cieszy, bo zawsze chciałem być dobry po prostu i żeby mnie też w tych mediach pokazywali, że Polak staje na podium Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. No tak jak zawsze wierzyłem, że na szosie właśnie, że Kwiatek stanie na podium Mistrzostw Świata, czy wygra jakiś etap na turze, czy coś, no to, czy Majka właśnie. No to tak siebie jakoś czas temu uwierzyłem. Mówię, kurde, też bym chciał być tak jak oni właśnie, bo ja zawsze upatrywałem gdzieś się z tymi szosowcami bardziej. Ja zawsze, mnie zawsze bardziej interesowało w ogóle kolarstwo szosowe. No to ja Tour de France to zawsze oglądam, czy mój ulubiony w ogóle wyścig Paryż-Roubaix, no to ja po prostu zaczyna się relacja, siadam, mi nie przeszkadzać i oglądam cały wyścig, bo tam jest tak dużo się dzieje na tym wyścigu. Oni jadą tam dobrych parę godzin, a tam cały czas się dzieje. To jest taki jeden z nielicznych wyścigów, gdzie można przez 4 godziny mówić cały czas i się nie znudzi. Wiesz, że wygrał kiedyś facet do takich twoich gabarytach, nawet troszkę wyższy, tak mocno zbudowany, Magnus Bachstedt. Tak? Tak. To był taki kolarz, którego sam opowiadał kiedyś, że jak przyszedł na jakieś zawody, to skierowali go nie do kolarzy, tylko do rugbystów. No, facet miał posturę taką, wydawało się, że nie ma szans na tych brukach, no on to wygrał. No proszę, no to mówię, no to właśnie dla mnie zawsze ta szosa była jakimś takim. A wśród torowców miałeś jakieś idoli, albo masz jakiś taki kolarzy, których podziwiasz rzeczywiście? Miałem przez długi czas Hoya, Brytyjczyka. No to on dla mnie był takim też, jakby jak już na tym torze zacząłem się ścigać, no tak widziałem Chris Hoy i w ogóle, no to dla mnie to było wow, no bo to taki jest też jakby legenda kolarstwa torowego teraz. Sir Chris Hoy, tak, on już tytuł ma królewski, no to właśnie on był takim dla mnie, że chciałem być też, mówiłem, no to skoro tor, no to będę teraz tak jak on. Tylko że czasy się zmieniły, potem po nim był Brytyjczyk Kenny, przecież multimedalista już igrzysk, bo to nie jeden medal, tylko już multimedalista igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, wszystkiego. Więc tam no, chciałbym być tak jak oni, no, zdobyć ten medal właśnie na igrzyskach, no bo to jest jakby mój cel. No, medal mistrzostw świata mam, medal mistrzostw Europy mam. No, pora, kolej rzeczy jest taka, że pora na medal i igrzysk, no i tego bardzo bym chciał, no i o tym marzę cały czas. No, może się to już za niedługo spełni, zobaczymy. No mam taką nadzieję, i że jako drużyna i ty indywidualnie, że w Tokio rzeczywiście powalczysz o te medale, bo no to chyba rzeczywiście jest ten cel, bo te Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy okej, ale one są co roku, jakby to jest taka większa normalność, natomiast tak, igrzyska są raz na 4 lata i ten medal olimpijski to jest coś. To jest coś, no jeżeli ma się medal na igrzyskach, no to nagle jakby no jakiś innym się staje człowiekiem też, no zaczynają znikać pewne problemy, czy to też w wielkiej sferze jakieś tam finansowe, bo to też jest finansowe wsparcie wielkie wtedy, ale też no, jest się z siebie zadowolonym, że się osiągnęło już praktycznie no wszystko, co można osiągnąć akurat w kolarstwie torowym, no to medal igrzysk jest jakby najważniejszy. No to jest tak jak w kolarstwie szosowym się mówi, że każde zwycięstwo zmienia twoją karierę, natomiast tak, zwycięstwo w Tour de France zmienia twoje życie. Całe życie, dokładnie. No i tak samo tu jest z igrzyskami. Dokładnie, no kolarz szosowy, każdy no myśli o starcie w Tour de France, nawet ostatnio gadałem z Szymonem Sajnokiem, bo był z nami na Mistrzostwach Europy. I ja mówię, Szymon, jak ty słuchaj, ja... Jak tam w przyszłym roku? Coś wiesz? Może jakiś Tour de France pojedziesz? No kurde, chciałbym jednak wystartować ten wyścig i to wszystko. Ja mówię, ale ciężko będzie. On pokazał na Welcie w tym roku, że warto na niego stawiać. Tak, i właśnie, i to jest fajne, bo mogłem w końcu z człowiekiem, mój rówieśnik praktycznie, no bo jest tam 2 lata chyba młodszy jest ode mnie, tak naprawdę. Mogłem z nim porozmawiać, ja pierwsze co? Ty słuchaj, dobra, my tu gadamy o pierdołach, a ty mi opowiedz jak na tej Vuelcie było. Mówię, jak to jest od środka, jak to w ogóle wygląda, czy to jest tak jak w telewizji pokazują, jak to jest, jak tam w peletonie jedziesz, ci ludzie wszyscy, w ogóle te media, jak to wszystko wygląda. I on mi tam opowiada, no słuchaj, to tak i w ogóle. Ja mówię, a jak to jest na finiszu, jak ty finiszowałeś, trzeci byłeś przecież, no kurde, i on tam właśnie opowiadał tam.
jak to Szymon, on jest taki, no fajnie było, on tak fajnie gada, jak się właśnie śmieje, że od ciebie coś wyciągnąć informacje, to jest masakra normalnie. No ale coś tam od niego udało mi się troszkę wyciągnąć tych informacji i właśnie to było fajne, że mogłem właśnie z gościem, rówieśnikiem swoim pogadać o tym, jak to jest w tym, tam gdzie, no nie ukrywam, ja chciałem być kiedyś za młodego chłopaka, no ja chciałem startować w tych turach, no i w końcu mam kolegę, takiego mojego rówieśnika, z którym mogłem pogadać i zobaczyć w ogóle, jak on teraz się zmienił przez ten czas, no bo on odszedł na tą szosę, już na to, że się troszkę mniej skupił przez ostatni rok. Właśnie, no i to takie fajne było, że mogłem z nim sobie chwilę porozmawiać i poprzebywać z nim po prostu. No to już, dzięki wielkie. Czego ci życzyć? Ugryzienia tych Holendrów w końcu? Tak, na razie. Przede wszystkim będzie zdrowia życzę, wiesz? Przede wszystkim jest... zdrowia, tak, jeżeli tak, będzie przede wszystkim zdrowia ci życzę. No i żeby się udało znaleźć sposób i chyba rzeczywiście trening jest najlepszy, no bo to, tak jak mówię, no na błąd można liczyć, ale to co? W jednym biegu. Tak. Trzeba wygrać dwa. Trzeba wygrać dwa, więc jeżeli popełnię jeden bieg, a wygram, no to potem jeszcze trzeba będzie wygrać jeden, albo nie daj Boże, trzeba będzie jechać trzy biegi, no bo będzie 1-1, jak było w finale o brązowy medal przecież teraz z Rosjaninem, więc tak. Ciężkie zadanie, ale myślę, że z trenerem damy sobie z tym radę. No to... Jeszcze raz gratulacje za te Europy i ugryzienia tych Holendrów. Dziękuję i nie dziękuję. Tak.